przede wszystkim bardzo dużo czasu, żeby przygotować pasażerów. Poza tym byliśmy bardzo zgraną załogą. Szkoda, że nie ma tu naszego szefa, który nas wspierał. I wydaje mi się, że atmosfera właśnie w samolocie wśród nas, załogi, wszyscy spokojni, wszyscy opanowani, wszyscy profesjonalni, to pomogło po prostu przekazać pasażerom nasze emocje, że oni też w jakiś sposób się wyciszyli, uspokoili i nie było w ogóle paniki, czego się spodziewaliśmy. Ja miałam pierwszy raz taką sytuację w życiu i to chyba było takie dojmujące, ta cisza, spokój, opanowanie. Nawet jak już wylądowaliśmy, zatrzymaliśmy się, kiedy już opuszczali samolot, wszyscy spokojnie, szybko, bez paniki, bez krzyku, bez płaczu. Po prostu odbyło się to praktycznie natychmiast. I mnie to samo zaskoczyło. Co było najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? Chyba czas, że to tak długo trwało i to chyba ten ostatni moment już, bo cały czas mieliśmy nadzieję, że jednak to podwozie wyjdzie, że się uda. Że jak to, przecież to niemożliwe, żeby nie weszło, zawsze wychodzi. Także ten moment, jak już przyszedł do nas szef i powiedział, że no niestety 99%, że to podwozie nie wyjdzie, wytłumaczył nam, jak to będzie wyglądało, mu wiadomość od załogi, że ogonem najpierw uderzymy o ziemię delikatnie, później silniki, że może być pożar i że musimy jak najszybciej po prostu ewakuować pasażerów. Jestem tak dumna z naszej załogi i z dziewczyn, i z kolegów, i z koleżanek. Było po prostu super. Dziękuję.